że w Starym Testamencie Bóg był innym, w Nowym Testamencie Bóg jest inny, ma inną naturę. No nic z tych rzeczy, on nie ma innej natury, więc warto te księgi czytać, ale mamy takie swoje ulubione i takie, które po prostu czytamy i też wyciągamy z nich lekcje. Dla mnie Ewangelia Łukasza jest taką księgą, taką Ewangelią, która gdzieś sprawia, że mocno serce mi bije. I dzisiejsza historia jest jedną z tych, która też dla mnie jest niezwykła. Nie wiem, czy kiedyś znaleźliście się w takim miejscu albo byliście obecni na jakimś spotkaniu. To może była rodzinna impreza lub jakaś wyjątkowa impreza i nagle poczuliście się zażenowani z zachowaniem kogoś innego, niespodziewanym zachowaniem kogoś innego. Nikt nie lubi zażenowania. Czasami mamy poukładane, jak ma wyglądać dane spotkanie. Nagle ktoś przychodzi, a czasami to są osoby całkowicie obce, zachowują się nie tak, jak my byśmy tego chcieli i czujemy się zażenowani. Czasami czujemy się zażenowani z powodu języka, którego ktoś używa lub stylu życia, który prowadzi i nagle znajduje się w jakimś naszym gronie i nie czujemy się z tym dobrze, czujemy się zażenowani. Czasami to zażenowanie wynika z tego, że powiemy coś, co nie przemyśleliśmy. Ja miałem wiele takich sytuacji, że palnąłem i zażenowanie było ogromne. To jest nic przyjemnego. Ta historia mówi trochę o pewnym zażenowaniu. Zażenowaniu, które miał pewien faryzeusz. Różnie było z tymi faryzeuszami. Jedni bardzo mocno wypowiadali się przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi, inni przynajmniej się zastanawiali, mieli takie myślenie, aby pomyśleć przynajmniej o tym, co on mówi, spróbować go posłuchać. Byli też tacy nieco odważniejsi, którzy poszli krok dalej i nawet zapraszali go do swojego domu, żeby trochę z nim pobyć, a może tak naprawdę zobaczyć, kim on naprawdę jest, poza tymi wszelkimi tłumami i publicznymi wystąpieniami, które miały miejsce. I znalazł się tak w domu pewnego faryzeusza o imieniu Szymon i czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale od 36 wiersza. Czytamy tak. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się i zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. Stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sobie sam w sobie, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, a ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiadając rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował, a on mu rzekł, słusznie osądziłeś. Zwróciwszy się do tej kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś mi wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. Zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. To taka historia, jedna z tych wielu, ale historia, gdzie można powiedzieć, miało miejsce pewne zażenowanie. Możemy wyobrazić sobie tą konsternację, kiedy na takiej kolacji pojawia się nieproszony gość. Żeby jeszcze zachowywał się w sposób ogólnie przyjęty, jak cała reszta, ale z tej historii wynika, że ta kobieta w taki sposób się nie zachowywała. Płakała, wylewała swój olejek na stopy Jezusa, wycierała te stopy swoimi włosami. No przyznajcie sami, to nie jest codzienna sytuacja i każdy z nas po części czułby się zażenowany.
Gdyby ktoś dzisiaj wpadł na to miejsce i w taki sposób zaczął się zachowywać, powiedzielibyśmy, że jest histeryczny, że zachowuje się histerycznie. Może niektórzy z nas pomyśleliby sobie, że to jest jakaś choroba psychiczna, coś się z nią dzieje nie tak. Może ktoś by nawet zadzwonił po specjalne służby, żeby taką osobę wyprowadzić. Bo to było dość niezwykłe zachowanie tej kobiety. To była atmosfera zażenowania. Ona nie była tam zaproszona, w jakiś sposób się tam dostała i myślę, że odkąd zaczęło się to dziać, to co towarzyszyło myślą Szymona, faryzeusza, to jak się jej pozbyć? To było coś, co nie było na miejscu. Wiecie, rabini nie mogli rozmawiać z kobietami, nie mogli kobiet nawet pozdrawiać na ulicach. Więc to, że Jezus był otoczony kobietami, już było wyjątkowe. To, że Jezus z nimi rozmawiał, było bardzo wyjątkowe. To, że Jezus je nauczał, było niezwykle wyjątkowe, bo to normalnie tam nie miało prawa istnieć. Ale Jezus dobrze wiedział, czym jest łaska. Jezus bardzo dobrze rozumiał, po co przyszedł na tę ziemię, aby znieść podział, aby zbawienie stało się udziałem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dobrze o tym wiedział, więc to tym bardziej było żenujące, że kobieta dotyka stóp rabiego. Pan Jezus nie tylko nie wstydził się, nie rozmawiał, nie przestawał rozmawiać z kobietami i je nauczał, ale mało tego, niektóre nawet z tych kobiet, jak będziemy czytać 8 rozdział Ewangelii Łukasza, sponsorowały podróż Pana Jezusa i Jego uczniów. Były kobietami zamożnymi, które łożyły i również w Nowym Testamencie o tym czytamy, że apostołowie również, że wśród apostołów były też kobiety, które mają, będąc zamożnymi, wspierały służbę apostołów. Znowu coś, co wydaje się rzeczą wyjątkową, jak na tamte czasy. Jezus jest na tej kolacji, to wszystko ma miejsce. Ta kobieta nie przyszła tam robić scen. Szymon dobrze wie, kim ona jest, jakie jest jej życie, jasno i wyraźnie nazywa ją grzesznicą. Myślę, że wszyscy oni byli grzesznikami, ale musiały być rzeczy w życiu tej kobiety, które sprawiały, że wielu ją dobrze znało jako tą, która jest grzesznicą. W innym miejscu czytamy o jawno grzesznicy. Jej grzech był jawny, jej grzech był znany innym ludziom, był na pewno znany Szymonowi. Niewątpliwie ta kobieta również jest osobą, która doświadczyła tego, o czym dzisiaj już podczas tego nabożeństwa mówiłem, a co zapisane jest w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale od 28 wiersza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. To, co spotkało tą kobietę, to możliwość przyjścia do Jezusa. To, co spotkało tą kobietę, to fakt, że mogła przyjść swoimi grzechami, swoimi obciążeniami do Jezusa i doświadczyć przebaczenia, doświadczyć uwolnienia. I myślę, że jej życie było życiem spracowanej, obciążonej kobiety. To taki stan, gdzie nie znajdujemy już wyjścia z sytuacji i myślimy sobie, że w życiu nas już nic dobrego nie spotka. To taki stan, kiedy myślimy sobie, że nasze grzechy już nas tak pogrążyły i pogrążają, że nic dobrego już się nie wydarzy, może być tylko i wyłącznie gorzej. Kiedy walczymy z różnego rodzaju swoimi grzechami, uzależnieniami, obsesjami, które mamy, czy innymi rzeczami, które mają miejsce i od lat nie dajemy sobie z tym rady, może z wadami naszego charakteru. I za każdym razem to wychodzi, jesteśmy obciążeni. Kiedy przychodzi doświadczenie za doświadczeniem losowe, życiowe, które sprawia, że to brzemię jest coraz cięższe. Ale ona wiedziała, ona gdzieś usłyszała, ona może od kogoś usłyszała, może od nikogo, może słyszała bezpośrednio od samego Pana Jezusa Chrystusa. Tego nie wiemy. Ale kiedy już przychodzi, to przychodzi jako ktoś miłujący, jako ktoś pełen wdzięczności za to, co Jezus dla niej dokonał. Coś niezwykłego. Wielu ludzi jest obciążonych grzechami. Wiemy, że Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Nie ma tu żadnych wyjątków. Grzechami czasami pokoleń, czasami naszych rodzin. Wiecie, jak to jest. W domu był alkoholizm, kolejne pokolenia mają problemy z alkoholizmem, kolejne pokolenia mają problemy z alkoholizmem. Jeśli to były jakieś inne grzechy, to bardzo często one mają miejsce w kolejnych pokoleniach. Bardzo często popełniają je nasze dzieci, a potem ich dzieci. To, co się dzieje pokoleniami i niszczy życie ludzi, to są tego rodzaju grzechy. Skutki naszych grzechów
czasami które popełniliśmy większej lub mniejszej świadomości, które się ciągną za nami i tak naprawdę nie wiemy nawet, co z nimi zrobić. Czasami to są skutki tylko finansowe, a czasami daleko głębsze, czasami emocjonalne i psychiczne i innego rodzaju. Możemy stracić swoje domy, swoje rodziny, swoich najbliższych. Skutki, które wydają się nie do odratowania, nie do naprawienia. Całą przeszłością, którą często z sobą niesiemy, ta cała przeszłość sprawia, że w naszym życiu jest wiele smutków, wiele obciążenia, które człowiek zaczyna albo często po prostu próbuje zaspokoić używkami, czasami niemoralnym życiu lub też w innych chwilowych uciechach, czasami pracując ponad miarę, czasami zajmując się rzeczami, które sprawiają, że nie musisz myśleć o tym, gdzie jesteś i co się dzieje w twoim życiu. Możesz być pracoholikiem, nie musisz być alkoholikiem. Możesz być zafiksowany na punkcie swojej pracy, pieniędzy i wielu innych rzeczy, żeby tylko nie myśleć o tym, co jest prawdziwym źródłem problemu. Możesz uciekać, zwiedzać świat, uciekać od swojego grzechu. Jakkolwiek ludzie będą mówić, wow, ten to ma hobby, a to jego hobby może być niczym innym, jak zwykłą ucieczką przed swoimi grzechami. To wszystko może, to są próby człowieka, próby, które mają sprawić, żeby czuć się przez chwilę wolnym. Ale jak dobrze wiecie, żadna z tych rzeczy, żadna z używek, ani rzeczy, ani zwiedzanie świata, ani hobby, nic nie zapełnia tej prawdziwej pustki i nic naprawdę nie daje takiej wolności, która jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Tylko Jezus jest w stanie dać człowiekowi prawdziwe, nieulotne, nieprzejściowe ukojenie. Tylko Jezus jest w stanie uleczyć serce człowieka. Bóg mówi o sobie, że On jest tym, który zamienia kamienne serce na serce mięsiste. Nikt inny tego nie potrafi zrobić. Nikt inny tego nie może zrobić, tylko i wyłącznie Bóg. Tylko Bóg może przemienić dumę w pokorę. Tylko Bóg jest w stanie to uczynić. Nie ma wątpliwości, że ta kobieta doświadczyła przemiany swojego serca. Nie są to tylko łzy rozhisteryzowanej, emocjonalnej kobiety, ale są to łzy kobiety, która doświadczyła Bożej łaski. To są łzy kobiety, która doświadczyła o wiele więcej niż to, co powiedział Szymon faryzeusz. Zobaczcie, on tylko potrafił na nią spojrzeć, grzesznica. Ale ta grzesznica, kiedy spojrzała na Jezusa albo kiedy Jezus spojrzał na nią, doświadczyła Bożego miłosierdzia, doświadczyła Bożej łaski. Całkowicie inne spojrzenie. Mogła doświadczyć pokuty, to są łzy pokuty, to są łzy ulgi. Nie wiem, czy kiedyś płakaliście z ulgi, której doświadczyliście, z ciężaru, który został wam zabrany. To są takie łzy i ona niewątpliwie je miała. Przychodzi, jest wdzięczna, jest gotowa olejkiem namaszczać stopy Jezusa. Olejek naprawdę wtedy był w cenie, ale ona tak bardzo doświadczyła Bożej łaski, że wiecie, to nie pieniądze, ani wartość, ani cena czegokolwiek miała znaczenie. Ona była oddać gotowa Jezusowi wszystko to, co miała najcenniejsze i prawdopodobnie to było najcenniejsze, co miała w swoim życiu. Krytyczny gospodarz, nasz faryzeusz, Szymon, ciągle jest zakłopotany tym, co ona robi. Mało tego, zakłopotany podwójnie, bo dziwi się temu, że Jezus w ogóle na to pozwala. Nie wiem, może powinien ją tymi nogami odepchnąć, wygonić, powiedzieć Szymonowi, aby jakiś jeszcze dwóch innych gości wzięło ją za szmaty i wyrzuciło z tego pomieszczenia. Może tego oczekiwał, że tak powinien zachować się rabin, szanowany, pełen świętego oburzenia. Ale Jezus tego nie robi. Żadnej z tej rzeczy. Wszyscy mówili, że Jezus jest wielkim prorokiem, a ta sytuacja pokazuje Szymonowi w jego mniemaniu, że on nie ma pojęcia, kim jest ta kobieta, więc jak może być prorokiem? Jezus dobrze wiedział, kim jest ta kobieta, bo przebaczył jej grzechy. Dobrze wiedział. Ale on nie tylko mówił i Jezus nie przyszedł tylko po to, aby uświadomić człowiekowi jego grzech, uświadomić jego stan, uświadomić to, że żyjemy pod gniewem Bożym, że jeśli nie doświadczymy Bożej łaski, to po prostu spotka nas gniew Boga. Jezus przyszedł po to, żeby nie tylko nam to uświadomić, ale stał się dla nas ratunkiem, stał się odpowiedzią, stał się dla nas drzwiami wyjścia, drogą wyjścia, abyśmy temu gniewowi już więcej nie podlegali, abyśmy mogli doświadczyć tej prawdziwej wolności. On dobrze wiedział, jak grzeszna była ta kobieta. Szymon miał jeden problem. On widział grzeszność tej kobiety, nie widział swojej. Rozumiecie to? On o tym nie mówi. Może nawet do końca nie jest tego świadomy. On mówi, ona jest grzesznikiem,
A jego duma mówi mu, że on jest tym najbardziej w porządku człowiekiem, który nie potrzebuje tego Jezusa. Wiecie, czasami ci najwięksi grzesznicy mają większą świadomość potrzeby Boga niż ci, którzy są moralnie poukładani i wydaje im się, że oni po prostu są dobrzy i to wystarczy. I Bóg ich takimi zaakceptuje. Prawdopodobnie ona była prostytutką znaną z swojej profesji. On był szanowanym obywatelem, szanowanym przywódcą religijnym. Gościnnym, a powiedzmy w połowie drogi, bo Pan Jezus za chwilę powie o jego gościnności, co tak naprawdę myśli. Czasami grzeszność oceniamy po tym, jak kto żyje, prawda? Widzimy kogoś i od razu mamy tam swoje widzenie, kim kto jest, tak? Podchodzi ktoś do nas, czasami bezdomny i od razu możemy patrzeć, o, nawarzył sobie piwa, dlatego tak ma. Wiecie, nie wszyscy bezdomni są bezdomni dlatego, że przechlali swoje życie, albo przećpali, albo postępowali w głupi sposób. Czasami ludzie są bezdomni i niekoniecznie ze swojej winy. Czasami są to sytuacje losowe, które gdzieś mają miejsce i sprawiają, że wpadają w taką dziurę, z której nie są w stanie sami wyjść. Czasami oceniamy ludzi po tym, co widzimy z tej zewnętrznej perspektywy. Trudno nam jest dostrzec to, co naprawdę dzieje się w człowieku. Widzimy różnych ludzi. Widzimy różnych grzeszników i ich oceniamy i mamy swoje zdanie, dlaczego oni tacy są. Ale trzeba w tym być bardzo ostrożni. Bardzo szybko wypowiadamy się, jakie kto życie prowadzi, ale prawda jest taka, że to, co zewnętrzne, jest tylko zewnętrzne, a prawdziwy grzech i to, co się dzieje w związku z grzechem, ma miejsce w sercu i nie musi być widoczne zewnętrznie. To jest przerażające. Czasami słyszy się takie historie. Ktoś, kto jest prawnikiem, lekarzem, przyznacie, to są szanowane zawody. Wysoko postawieni politycy, do których ludzie mają mniejsze lub większe zaufanie, ale powinni je mieć. Nagle dowiadujemy się o jakichś skandalach i sobie myślimy, jak to jest możliwe. Jak syn czy córka z tak dobrego domu mogli coś takiego zrobić, albo się zaćpać, albo przyćpać, albo jechać po pijanemu. Mnóstwo takich rzeczy. Wiecie, tego nie widać. Czasami widzimy na nagłówkach gazet szanowanych ludzi, uśmiechniętych, szczęśliwych i nagle pada wiadomość, że to małżeństwo jest po rozwodzie. Myślimy sobie, jak to jest możliwe? Wszystko z pozoru wyglądało tak cudownie, tak byli szczęśliwi. Bo to nie jest kwestia tego, co widać na zewnątrz, ale tego, co jest w sercu. I to, co Bóg robi, to Bóg patrzy głęboko w serce człowieka. I się często okazuje, że to, co my widzimy i oceniamy jako dobre, często to jest fasada. Często to są tylko zewnętrzne pozory. I może się okazać, że wielu ludzi, za których byśmy złamanego grosza nie dali, to są ci ludzie, przez których Bóg może więcej uczynić, niż czasami to, co my oceniamy z zewnętrznej fasady, że no to tutaj Pan Bóg to takich to będzie używał. No, tu się możemy pomylić. Wiecie, kiedy patrzymy na to, co zewnętrzne i wewnętrzne. Wiecie, nie muszę iść do domu publicznego dzisiaj, żeby cudzołożyć. W XXI wieku nikt nie musi tego robić. Ale mogę oglądać pornografię. Do tego, powiem, też nie trzeba wiele się wysilić. Wystarczy mieć współczesny telefon. Nawet już nie komputer. Na zewnątrz nikt nigdy nie zobaczy mnie, że wychodzę z domu publicznego. Nikt nigdy nie zrobi mi foty, że wychodzę z takiego miejsca, prawda? Ale w ukryciu mogę być takim samym cudzołożnikiem. Rozumiecie różnicę pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym? Dzisiaj jest dużo łatwiej wiele rzeczy ukryć. Wiele grzechów nie wymaga od nas nawet wyjścia z domu. A one mogą mieć miejsce w naszym życiu. Dzisiaj nie muszę cudzołożyć fizycznie. Jezus mówi, możesz to robić w swoich myślach, pożądając kobiety, rozbierając ją w swoich myślach. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Nikomu nie musisz się z tego zwierzać. To się może dziać głęboko w twoich myślach, w twoim sercu. Nie muszę wydawać się w bijatyki, by nienawidzić ludzi wokół mnie. Nie muszę kogoś wyzywać, by źle myśleć o innych. Wystarczy Facebook. To jest ciekawe narzędzie. Wiecie, powiem wam, myślałem o tym i powiem szczerze, czasami czuję pewne zażenowanie poziomem i językiem, który ludzie używają, wierzący ludzie używają. Powiem tak, jak głupiego języka używają niewierzący, mnie to nie rusza. Ale czasami mam dylemat.
Czasami się zastanawiam, czy moi niewierzący znajomi nie mają więcej rozumu niż moi wierzący znajomi, którzy używają języka pogardy i wiecie, dzisiaj wszystko może być hejtem, ja rozumiem granice, ale czasami brat z bratem, siostra z siostrą mówią językiem jeszcze w publicznej przestrzeni takim, że to jest antyświadectwo. I potem ktoś z moich niewierzących ludzi wchodzi i widzi to. Nie muszę dzisiaj nikogo bić po gębie na ulicy, żeby wyrażać swoją nienawiść. Mogę to robić klikając w internecie. Tam ludzie, wielu ludzi, wiecie, w internecie dzisiaj jest odważnych. O, jak oni są odważni. Bo no to jest najprostsze. Nie mają odwagi stanąć drugim człowiekiem twarzą w twarz. Nie mają odwagi się skonfrontować. Ekran to żadna konfrontacja. To jest najprostsza i czasami i często najgłupsza droga, jaką można wybrać. Nie muszę nikogo bić, żeby być człowiekiem pełnym nienawiści. Mogę się uśmiechać w kościele, a tak naprawdę patrzeć na ludzi złowrogo i nie być im życzliwym, nie błogosławić im. Mogę patrzeć na ludzi zazdrośnie i po prostu nie błogosławić i nikt nie będzie tego wiedział. Ktoś pyta, jak tam siostro, no alleluja, chwała Bogu, wszystko jest w porządku, a co tak naprawdę myślisz całkiem coś innego. To jest serce. To się dzieje w sercu, tego nie widać często na zewnątrz. Czasami, tak jak powiedziałem, ja mam problem, jak czytam wypowiedzi ludzi wierzących. Trudne to jest z momentami. Jak łatwo jest skupiać się na grzechu innych, nie patrząc na swój własny. Bardzo łatwo. Wiecie, Pan Jezus mówił o tym, o faryzeuszach, którzy w ten sposób żyli. Bardzo łatwo im było stawać na rogach ulic, ale kiedy mieli stanąć przed Bogiem sam na sam. Można łatwo modlić się publicznie w kościele, choć zachęcam was do tego, zawsze będę zachęcał. Ja kocham, kiedy ludzie modlą się w kościele. Ale drugą i może bardziej ważną rzeczą, żebyś modlił się w kościele i ważniejszą jest to, żebyś miał swój czas z Bogiem każdego dnia w twojej komorze modlitwy. To jest coś najcenniejszego. Jeśli to masz, to będziesz się modlił też publicznie, bo to jedno z drugim po prostu z sobą się wiąże. Można modlić się publicznie, można dawać, można być hojnym. Można być hojnym w sztuczny sposób, tak? Och, ja tam nic nie chcę, tam tak wiesz, ale tak Pan Jezus mówi, jak dajesz, to niech nie wie lewica, co czyni prawica. To znaczy, jak gadasz o tym wszem i wobec, to pytanie jest, o co ci chodzi? Żeby ludzie widzieli twoją hojność? Bóg ją widzi. I zawsze doceni. Zawsze doceni. Pan Jezus trafnie wskazywał na problem serca i skupianiu się na tym, co zewnętrzne, bo jest dużo prościej niż na tym, co wewnętrzne, bo można przypudrować. Wiecie, można tak zmienić swoją twarz, tak nauczyć się za pewnego zachowania, żeby nad sobą panować, żeby mieć pewną kontrolę w pewnych granicach, ale dalej mieć problem w swoim sercu. Pewnego dnia Jezus wypowiedział dość trudne do przyjęcia słowa do ludzi, którzy na pewno nie chcieli ich słuchać, do faryzeuszy. I mówi tak w Ewangelii Mateusza: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości i miłosierdzia, wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przesadzacie komara, połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Na zewnątrz wszyscy ci faryzeusze wydawali się sprawiedliwi, religijni, oddani temu, tej religijności, temu Bogu, tak powiedzmy, tak to rozumieli, tak oddani temu Bogu, tej swojej świętości, tej swojej drodze świętości, tym swoim prawom i przepisom, bo wiele z tych rzeczy oni oddali, że w oczach ludzi, jak ktoś na nich popatrzył, wow, co za goście, sprawiedliwi. Do pięt im nie dorastamy. A Jezus mówi, ale w środku jesteście pełni obłudy i bezprawia. Pff,
to trzeba było mieć odwagę, żeby to powiedzieć i jeszcze do nich to powiedzieć i naprawdę, uwierzcie mi, na pewno nie byli tym zachwyceni. To nie było coś, co oni chcieli usłyszeć. Oni by chcieli usłyszeć, że Jezus docenia tą ich pobożność, to jak oni to na zewnątrz właśnie pięknie wszystko robią. A Jezus tak nie działa. On patrzy głęboko w serce człowieka. Faryzeizm ma się dzisiaj bardzo dobrze. Kiedyś, jakiś czas temu, czytałem taką pozycję 50 cech faryzeuszy brata Zaka Ponena. I wiecie, kiedy tak zacząłem czytać, to sobie facet tam różne rzeczy pisał, tak sobie to czytałem i w którymś momencie się oburzyłem. Tak się oburzyłem gdzieś wewnątrz i mówię, ludzie, to każdy jest faryzeuszem. A za chwilę tak pomyślałem, czekaj, ale czemu to cię denerwuje? No prawdopodobnie, jak to cię denerwuje, to musisz to sprawdzić. To prawdopodobnie ktoś uderzył w tą strunę, która sprawia, że powinieneś się nad tym zastanowić. Czy faryzeizm ma dzisiaj się całkiem dobrze. I również w Kościele, bo można być religijnym, możecie oddawać dziesięcinę. Ja uważam, że powinniśmy oddawać dziesięciny. Pięknie się modlić. Możemy pięknie się modlić, pięknie śpiewać, mieć dobrą grupę muzyczną. Może być wszystko cudownie. Możemy wznosić ręce i na co dzień być plotkarzem. Wiecie, że plotkarstwo taki sam grzech jak każdy inny. Możemy pięknie się modlić dzisiaj, wyjść z tego miejsca, albo nawet nie wyjść z tego miejsca, żeby obgadać parę osób. Może jak byli ubrani, albo jak się nie pomodlili, albo pomodlili. Co było z nimi nie tak, albo co słyszeliście w najnowszych wiadomościach o danej osobie. Można. Ale to jest faryzeizm. Faryzeizmem jest, kiedy witasz się z kimś, rozmawiasz z nim życzliwie, a tak naprawdę jesteś mu nieżyczliwy. Tak naprawdę być może potrzebujesz przebaczenia, albo przebaczyć, a ciągle stronisz od tego. To jest faryzeizm. Można być niesprawiedliwym, traktując tych, co ich lubię, inaczej niż tych, których no mam, takich, co nie lubię, za którymi nie przepadam. I kiedy tu się coś dzieje, o, to tutaj szybko, ale tam, no tam, nie ma żadnego problemu. To też jest faryzeizm. Można wręcz czekać na to, że komuś podwinie się noga, żeby mieć osobistą satysfakcję, że ktoś upadł na twarz, że ktoś zgrzeszył, że komuś udało się utrzeć nosa. Możemy cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia i wciąż oddawać dziesięcinę i być zadowolonymi z siebie chrześcijanami, pięknie modlącymi się, oczyszczającymi misę z zewnątrz. Pobielić grób, pięknie wyglądać, a w sercu być pełni trupich kości. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Myślicie, że dla mnie to jest łatwe, kiedy o tym czytam? To przede wszystkim bada mnie, jaki jestem. Nie jestem tutaj powiedzieć wam, że wy jesteście grzesznikami. Ja jestem tutaj dzisiaj grzesznikiem. I wiem, że łatwo jest przypudrować nos. Że łatwo jest założyć maskę. I jeszcze łatwiej jest się usprawiedliwić, że no przecież trochę zdrowego rozsądku. Wiecie, zdrowy rozsądek jest tam, gdzie jesteśmy posłuszni Chrystusowi. Zdrowy rozsądek jest tam, gdzie kochamy w sposób nieograniczony innych ludzi. To jest zdrowy rozsądek. Boża mądrość, Boża miłość, o której czytamy w Bożym Słowie, która pochodzi z nieba, ona nie czyni drugiemu nic złego. To jest Boża mądrość. Inna, to jest po prostu inna. Najbardziej mnie przeraża fakt, że wielu ludzi jest wciąż przekonanych, że problem jest w innych. Inni. Gdyby nie było tych innych, to wtedy ja bym był ten lepszy. Albo inaczej, jestem ten lepszy, a to ci inni. Bo jak patrzę na tych innych, to ze mną nie jest tak źle. To nie jest ta miara. Nie przykładajcie miary do mnie. Ja nie przykładam miary do was. Jedyną miarą, którą ja mogę przyłożyć jako wierzący człowiek, to jest miara, którą jest Chrystus. Jeśli przykładam tą miarę do Chrystusa i moje życie jest wystarczająco upodobnione do Niego, to to jest ta najważniejsza i najpraktyczniejsza miara. Są gorsi ode mnie i lepsi ode mnie. Są gorsi i lepsi od was. Są ludzie, którzy lepiej panują nad swoimi emocjami i gorzej panują nad swoimi emocjami. Ale to nie oznacza, że ty masz prawo nie panować nad swoimi emocjami, bo inni nie panują. Prawo, które mamy jako wierzący ludzie, to upodabniać się do Jezusa Chrystusa. I to jest ta niezwykła łaska. Po to Chrystus przyszedł,
aby nas zmieniać, abyśmy nie byli takimi samymi ludźmi, abyśmy nie myśleli kategoriami inni, gorsi, grzesznicy, a ja ten lepszy, bo już uświęcony. Bardzo często wierzący ludzie zapominają o tym, jakimi ludźmi byli, zanim poznali Chrystusa. Bardzo łatwo jest nam kamienować, bardzo łatwo jest nam mówić o innych ludziach, nawet tych niewierzących, ale sami byliśmy takimi ludźmi. Nie byliśmy często ani mądrzejsi od nich, nasze decyzje, nasze wybory wcale nie były lepsze od nich, tylko z czasem już o tym zapominamy. I mówimy, jak tak można, jak można to, czy można tamto. Ale byliśmy takimi samymi grzesznikami, dopóki Chrystus nas nie odkupił. Faryzeizm jest zagrożeniem dla każdego z nas. Łaska dotknęła tej kobiety, a Szymon jedynie co widzi, to to, że ona jest grzesznicą. Jezus powiedział bardzo jasno. Z serca człowieka pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, zabójstwa. Tak nauczał Pan Jezus. To jest w sercu człowieka. I dopóki nie ma rozwiązania problemu serca, to nie ma żadnego rozwiązania. Dlatego Jezus mówi, dopóki nie przestaniecie patrzeć tylko na pobielany grób, nie zajrzycie do środka, do swojego serca, to nie ma rozwiązania w tej sytuacji. Wiecie, ta kobieta, to co zrobiła, to zajrzała do środka. Może ona nawet nie pobielała swojego grobu, może nawet nie udawała, ale miała świadomość swojej, z tych zgnitych kości, które były w jej życiu. Miała tą świadomość. Jezus powiedział do faryzeuszy, ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby to, co jest z wewnątrz niego, stało się czyste. To jest bardzo ważne, żeby wielu ludzi podejmuje ten krok, tak? Niektórzy odchodzą z kościoła rzymskokatolickiego, przychodzą do kościołów ewangelicznych, tak naprawdę tylko zmieniając poglądy. Przekonuje ich nasza doktryna, ale nie Chrystus. Wiecie, dzisiaj usłyszałem takie zdanie, ja się z nim zgadzam, to nie nasza doktryna nas zbawia, ale Chrystus. Możemy mieć przekonanie, że w to, co wierzą ewangeliczni chrześcijanie, jest prawdą, ale dalej być niezbawionymi, bo nasze zbawienie jest w Chrystusie. Może nam się podobać forma, wielu ludzi, nie wiem, spotkaliście się z tym, oni mówią, no u was jest tak fajnie, tak, bo wy nie macie spowiedzi, bo parę rzeczy mamy takich innych, więc dla ludzi to jest coś wow, coś niesamowitego i oni sobie to cenią, ale to nie o to, nigdy nie o to chodziło. To nigdy nie chodziło o to, żeby katolik przeszedł na protestantyzm sam w sobie. Zawsze chodziło o to, żeby człowiek był nowonarodzony, żeby mógł doświadczyć łaski, doświadczyć zbawienia, żeby mógł być bezpieczny w Chrystusie. To tylko o to chodziło. Te wszystkie inne rzeczy to są i rzeczy później. Więc to jest bardzo ważne, bo kiedy Jezus o tym mówi, żebyś oczyścił to, co w środku, to On mówi o naszym sercu. Nie o naszym zewnętrznym byciu, bo to można, nad tym można popracować. Szymon musiał nauczyć się tej lekcji. Tak naprawdę Jezus mówi do niego, wiesz co, Szymonie? Tak naprawdę ta kobieta zrobiła wszystko to, co ty powinieneś zrobić. Ale Szymon był dumny. Ja uważam, że Szymon miał grzech dumy w swoim życiu. Ona jest grzesznicą. Ja nie. Ja nie. I Jezus mówi, zobacz, komu więcej przebaczono. Widzicie tą historię, tam Jezus mówi bardzo jasno i wyraźnie, jeden gość był winny 500, drugi 50, kto będzie bardziej miłował? No i tu oczywiście matematykę miał opanowaną, jasne, że ten, komu więcej przebaczono. Więc mamy dwóch ludzi, temu, komu więcej przebaczono, jak ta kobieta, gotowa przyjść, gotowa płakać, namaszczać oliwą stopy Jezusa i wycierać je swoimi włosami. I Szymon, który nie był gotowy dać misy z wodą, obmyć stóp Jezusa, tak naprawdę, który nie był gotowy nawet ich wytrzeć. To była normalna praktyka, kiedy przychodziło się z dworu do czyjegoś domu. Oni mieli sandały, te nogi były wiecznie brudne i po prostu była normalna praktyka, która, no można powiedzieć, wynikała z pewnej obyczajowości i praktyczności i wyrażała szacunek do gościa w twoim domu. Szymon tego nie zrobił. Ta kobieta, Jezus mówi, a ona nie przestaje tego robić, odkąd weszła do tego domu. Widzicie, komu wiele przebaczono. Kiedy myślimy sobie, że właśnie jak wiele nam przebaczono. Ja zawsze powtarzam, że żeby zrozumieć zbawienie, żeby zrozumieć łaskę, człowiek musi zrozumieć, że jest grzesznikiem. Nie, że popełnił jakiś grzech, że jest grzesznikiem. Że jest grzesznikiem. Skazanym, na którego wyrok jest tylko jeden, gniew Boga.
Musi zrozumieć ohydę swojego grzechu, bo jeśli to rozumie, jak wiele mu przebaczono, to wiecie, on zrozumie łaskę, jak wiele mu darowano. Kiedy człowiek tego nie rozumie, no to jest jak Szymon faryzeusz. No, zawsze czuje się nieco lepszy od innych. Jak wiele trzeba popełnić grzechów, żeby być grzesznikiem? Wystarczy jeden. Ten grzech kobiety był znany. Wszyscy go znali. A może większość ludzi go znała. Szymon, faryzeusz go znał. Ale był zaślepiony na swój własny grzech w swoim życiu. Łatwo jest patrzeć na innych, na ich grzechy, na ich upadki, na ich niedociągnięcia, na ich różnego rodzaju grzechy, jak sobie z czymś nie radzą. Łatwo, to jest dużo łatwiej. A trudno jest zobaczyć to w samym sobie. Pamiętacie, czytaliśmy o źdźble i o belce. Zobaczcie, że Pan Jezus to często o tym mówi. Bo wiecie, to jest takiego swego rodzaju ucieczka, którą my ludzie czasami nieświadomie, mniej lub bardziej świadomie dokonujemy, żeby nie poczuć się źle. Żeby nie zrozumieć, że ja wcale nie jestem takim aniołem. Że ja wciąż potrzebuję Bożej łaski. Jak i często uciekamy, żeby popatrzeć na kogoś, kto może jest bardziej entuzjastyczny w swoim wyrażaniu chwały dla Boga. Przesada emocjonalny jest. Ale jeśli naprawdę ktoś jest tak wdzięczny Bogu za to, co On dla niego dokonał, w czym jest problem? A może w tym, że tobie brakuje tego, żeby z taką wdzięcznością dziękować Bogu za zbawienie? Za to, jak wiele tobie darowano, jak wiele tobie odpuszczono. Apostoł Paweł pisze o oczyszczeniu ciała i ducha w drugim liście do Koryntian 7:1 mówi, mając wtedy tę obietnicę umiłowania, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Z zewnątrz i wewnątrz. I życie w świętobliwości Bożej. Dalej mówi w liście do Efezjan 1:7, w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Jezus jest tak bogaty, Bóg jest tak bogaty w swojej łasce, że przebaczył i temu, kto był winny 500 denarów, i temu, kto był winny 50 denarów. To rzeczywiście, może byłeś na dnie, może twoje życie wyrządziło o wiele więcej krzywd innym ludziom niż inni. Może inni byli bardziej moralni, może tylko są winni 50 denarów. Ale tak naprawdę byli dłużnikami wobec Boga. Jeden grzech oddziela nas od Boga. Nie trzeba ich mieć całego wora. W liście do Piotra pierwszym czytamy 1:18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Jezusa Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To się dokonało. Zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią z marnego naszego postępowania. Każdego z nas. To uczynił Jezus. Byliśmy niewypłacalni, mieliśmy dług i tak naprawdę przegwizdane na całej linii, gdybyśmy stanęli przed Bogiem. Stan każdego z nas, mój i twój. I każdego człowieka. Ale łaska. Łaska Boża sprawiła, że możemy dzisiaj być bezpieczni w Chrystusie. Bo Pan Jezus jest przebaczającym Zbawicielem. Kobieta rozumie, że jej przebaczono, wyraża swoją wdzięczność, robi to, co robi i nie dlatego to robi, żeby być zbawioną. Ona nie przyszła tam i mówi, Panie Jezu, ja umyję Twoje nogi, zapracuję, zasłużę na to zbawienie. Nie, nic z tych rzeczy. Ona tam przyszła, bo doświadczyła już tego. Doświadczyła Bożej łaski, doświadczyła łaski Jezusa Chrystusa. I to, co mogła zrobić, to przyjść. Nie wiemy, jak to wyglądało, nie mamy tego opisu. Nie wiemy, gdzie to się wydarzyło. Ale ona przychodzi tam, zwyczajnie ona nie zapracowała na swoje uczynki, ale ponieważ doświadczyła łaski w swoim życiu, to wyrażała to też poprzez czyny. To jest ta różnica. Nie pracujecie, ani ja nie pracuję, ani nikt z nas nie byłby w stanie zapracować na zbawienie. Nasze uczynki nic nie wniosą tutaj. Ale kiedy jesteśmy zbawieni, to nasze czyny wiele mówią. Czy naprawdę jesteśmy zbawieni? Nie może człowiek zapracować na swoje zbawienie, bo Boże Słowo mówi, że ono jest z łaski, całkowicie z łaski, nie z uczynków, aby się ktokolwiek z ludzi nie chlubił. Apostoł Paweł mówi w liście do Tytusa 3:4, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia,
oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. To się dokonało. Z łaski. Biblia uczy, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale to się nie dzieje z automatu, że nagle cały świat jest zbawiony. Nie wierzymy w uniwersalizm. Że wszyscy tak czy inaczej będą w końcu zbawieni. No nie, tak to się nie dzieje. Człowiek musi uwierzyć. Człowiek musi uwierzyć. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. To jest dar Boga. To jest dar Boga, który stał się częścią twojego życia. Dar Boga. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Łaska jest miłością Boga, który złożył swojego Syna w ofierze za grzech. To jest cena, która została zapłacona, abyśmy mogli doświadczać Bożej łaski, Bożej przychylności, Bożego miłosierdzia. Czy to zbyt dużo, aby swoimi włosami wycierać stopy Jezusa? Czy to zbyt dużo, aby oddać Mu w naszym życiu wszystko to, co jest najcenniejsze, jak to kobieta? Czy to przesada, aby zraszać łzami radości stopy Jezusa i dziękować Mu za to, co On dla nas uczynił? Czy już jesteśmy tak ustatkowanymi, wierzącymi ludźmi, że my to wiemy i z taką swoją stagnacją Bogu radość wyznajemy? Nie. Nie, to nie o to chodzi. Ani nie chodzi o to, o jakieś szaleństwo, ale o zrozumienie, o gotowość, o wdzięczność. Wiecie, można nie mieć powodów. Świat się może zawalić. Wiecie, dzisiaj świat jest taki, jaki jest. Niestabilnie, niesamowicie, geopolitycznie ciągle się coś dzieje. To wszystko może runąć w jednej chwili. Możemy tak fizycznie, tak po ludzku nie mieć żadnych powodów do radości. Jutro, pojutrze. Ale jeden zawsze zostanie. Zbawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie. Świadomość, że nie kończy się świat tutaj, że nasze życie nie kończy się tutaj, nawet jeśli ktoś nam je jutro odbierze. A może dzisiaj. Ale że zbawienie, wieczność, wieczność z Ojcem, wieczne przebywanie z świętymi, wieczne przebywanie z aniołami, z obecnością samego Boga. To jest nasze przeznaczenie, to jest nasza radość i tu powinna być nasza wdzięczność. Tak uczy nas Boże Słowo. W liście do Galacjan czytamy, bo w Chrystusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Ta kobieta u stóp Jezusa to jest wiara, która jest czynna w miłości. Ona nie mogła milczeć, nie mogła siedzieć cicho, nie mogła zostać w swoim domu, nie mogła załatwić tego inaczej. Tak jak potrafiła, tak jak umiała, tak to też zrobiła. Izajasz mówi, chodźcie więc, a będziemy się prabować, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Dalej Izajasz mówi w 43 rozdziale, 25 wierszu. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. To są obietnice Boga, które On daje. My myślimy sobie, o, ja to jestem taki grzesznik, że o, jakby Bóg, jakby ludzie wiedzieli, co tak naprawdę, to nie, to by... To nie chodzi o ludzi. Chodzi o Boga. A On mówi, jakby były nawet czerwone jak szkarłat, możesz przyjść do Niego, bo On jest tym, który potrafi je wybielić. Sprawić, że te szaty na nowo będą świeże, czyste, białe. On jest tym, który nie wspomina naszych przestępstw. Wiecie, kto wspomina nasze przestępstwa? Z pasją? Diabeł. Jak ciągle ci przypomina, no to nie jest Bóg. On nie wspomina. On oddala nasze przestępstwa jak wschód od zachodu. On nie chce, żebyśmy ciągle myśleli, że 20 lat temu. Ja miałem przez długi czas ten problem. Ciągle myślałem, jak tam skrzywdziłem tego, tamtego i zrobiłem swoje, co miałem zrobić. Szukałem pojednania, zrobiłem, co miałem zrobić, ale to ciągle wracało. Ale wiecie, łaska sprawia, że Bóg nie wspomina już więcej naszych grzechów. To jest coś, czego musimy się mocno trzymać. Diabeł będzie przychodził i będzie ci ciągle mówił, przypominał tam. To, co wyznane, zostaje zapomniane, oddane Bogu. Błogosławieni, którym są przebaczone nieprawości, których grzechy są zakryte. Jakie one są? Zakryte. Przebaczone. O tym mówi Paweł w liście do Rzymian. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Psalm 32 to samo mówi. Błogosławiony człowiek, który wyznał swoją winę Panu. Jesteśmy błogosławieni, bo Bóg nas oczyścił. Bo Bóg zmazał nasz grzech.
Hebrajczyków 8:12 mówi, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich więcej nie wspomnę. Ja Bogu dziękuję, że On jest łaskawy każdego dnia. Bo wiecie, każdego dnia jakieś tam grzechy się przydarzają, upadamy, ale On jest wciąż łaskawy. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, tak jak i wam Chrystus odpuścił. Tak jak i wam Bóg odpuścił, przepraszam, w Chrystusie. Czy mam prawo nie przebaczyć? Czy mam prawo czyjś grzech zatrzymać? Zobaczcie, jak nam Bóg przebaczył. Czy mamy prawo nie przebaczać? Bóg nas znosi każdego dnia. Nasze upadki czasami, które się powtarzają, powtarzają i powtarzają. A my myślimy sobie, że mamy prawo nie przebaczać. Nie mamy takiego prawa. Te słowa Jezusa i Boga nie są sloganem. One naprawdę są prawdziwe i On mówi, że odpuszcza grzechy temu, kto do Niego przychodzi. Ta kobieta mogła doświadczyć Bożego przebaczenia. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, mówi list do Rzymian 5:1, pokój mamy z Bogiem. Wiecie, ona tam była, bo ona doświadczyła Bożego pokoju. Bo już nie musiała żyć tak, jak żyła. Już nie jej tożsamość to nie jest grzesznica, ale człowiek, który został uświęcony w Chrystusie, jest bezpieczny w Chrystusie. Usprawiedliwiona została z wiary i ma pokój z Bogiem. Szymon, faryzeusz, patrzył pod kątem jej przeszłości. Jezus patrzył pod kątem jej przyszłości. Kolosalna różnica. Diabeł będzie ciągle cię ciągnął w przeszłość, a Bóg będzie ci pokazywał twoją przyszłość. Nasza przyszłość jest w Chrystusie. Nasza przyszłość jest z Bogiem. Nasze życie jest z Bogiem. W wiecznej obecności razem z Nim. Możemy być pewni swojego zbawienia, które jest ukryte w Jezusie Chrystusie. Owa kobieta jest pełna wdzięczności, bo nagle ktoś nie patrzył tylko na jej przeszłość, to jak żyje, ale nie tylko powiedział jej, jak żyje, ale przyniósł jej rozwiązanie tego, jak może żyć inaczej. I tym jest Ewangelia. Ona jest dobrą wiadomością o tym, że jest z nami źle, ale jest ratunek, który jest w Jezusie Chrystusie. To nie była histeryczka, którą trzeba było wyrzucić, ale kobieta pełna wdzięczności. Chciałbym zakończyć to słowami, które apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan 2:13. Też te słowa, aby były wstępem do tego, co za chwilę będzie miało miejsce, do Wieczerzy Pańskiej. I one mówią o tym, co naprawdę człowiek może doświadczać. Tam ludzie zapytali, kim on jest, że grzechy odpuszcza. Bo Jezus mówi, odpuszczone są, twoja wiara cię zbawiła, twoja wiara cię zbawiła, odpuszczone są twoje grzechy, możesz żyć inaczej. A oni tak patrzą, mówią, kim on jest? Właśnie to jest ten Jezus. To jest ten Jezus, o którym dzisiaj mówię. On ciągle odpuszcza grzechy. Ludzie myślą, że z ciebie nic nie będzie, a Jezus tak nie myśli. Jezus chce sprawić, abyś mógł doświadczyć zbawienia, abyś mógł doświadczyć odkupienia, abyś mógł doświadczyć prawdziwego pokoju. W liście do Efezjan czytamy, a teraz wy, którzy niegdyście byli dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Nie przez uczynki, żadną inną drogą, tylko przez krew Jezusa. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań, przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Mógłbyś tak dzisiaj powiedzieć o sobie? Że jesteś święty, że jesteś współobywatelem świętych i że jesteś domownikiem Boga? Czy jesteś zbawiony? Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno